No i witam Was, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. I dzisiaj znowu deusik i pole, depozytowe pole, tak? Za pierwszym razem tutaj, kiedy przyszedłem, nie pierwszy, pierwszy w tym sezonie, wyszedł depozyt. Drugie wyjście zaowocowało wieloma drobnymi rzeczami, wiele drobnych, bardzo fajnych monet, guziczków, przeróżnych rzeczy. Ale też wyszedł trzewik pochwy miecza. Także kolejne tak naprawdę super znalezisko na bardzo małym terenie. Co wyjdzie za trzecim razem? No nie wiem, nie nastawiam się, tak jak Wam to powtarzam, nie nastawiam się zupełnie na nic. Nie myślę o tym, że tutaj mogą być jakieś niesamowite rzeczy. Aczkolwiek oczywiście będę pracować uczciwie na to, żeby jakieś znaleźć, jeśli tutaj jakieś są. Trzeba po prostu iść i kopać. Także dzisiaj mam taki zamiar. Idę, kopię. Dzisiaj prawdopodobnie będzie dużo więcej żelaza kopanego, z tego względu, że już te drobne kolorki będą mniej, rzadziej występować. Ale to mi nie przeszkadza w tym, żeby znaleźć kolejne ciekawe rzeczy. Także do pierwszych ciekawych dołków. Jeśli nadal tego nie robicie, to zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę. No i widzimy się za moment. Pierwszy sygnał tutaj na powierzchni. Zobaczmy, co tu może być. I mamy ołów, stopek ołowiu. A teraz dosyć stary, kuty gwóźdź. Tak jak mówiłem, żelazo będziemy dzisiaj kopać. No to kopiemy. No i kolejny spory kuty gwóźdź. Kolejny żelazny element, jak na razie praktycznie bez żadnych kolorków. Dokładnie w tym dołku tutaj, gdzie jest rozgrzebany, wygrzebałem ten ołów. Wygrzebałem też dwie śruby żelazne. A tutaj tuż obok 85. No to już jest naprawdę wysoko. Naprawdę wysoko. A co za tym idzie? Obiecująco. Ale nie zapyszajmy. Dobra, pinpointer w ruch. Nie, dobra. Mamy monetę. Mamy monetkę, tak. Boratynka chyba. Chyba zwykła boratynka. No proszę, kolejny sygnał i teraz mamy już klamerkę chyba. Chyba element klamerki, tak mi się wydaje. Ale takie naprawdę stare i niekształtna ta klamerka jest. Piękna, zielona, ciemna patyna. No dobrze się zapowiada, dobrze się zapowiada. A nigdy tutaj nie byłem, nie wiem sam dlaczego. Ale tak naprawdę to świeże zgody są. Więc no trzeba było to w końcu sprawdzić. No dobrze się zaczyna. Ceramika leży, wszystko jest jak powinno być. No i kolejny stary kuty gwóźdź. Czwarty albo piąty już tego typu gwóźdź dzisiaj. No i mamy tutaj guziczka ładnego, całego. Całego guziczka. Wydaje mi się, że tutaj coś na nim powinno być. Mam taką chyba nadzieję bardziej. No niestety, ale nie. Zwykły cywilny najprawdopodobniej guzik. Myślałem, że jakiś półkowy, jakaś cyferka tutaj zaraz wyskoczy, ale... No ale niestety nie tym razem. No i mamy tutaj monetę i to naprawdę dużą. Słuchajcie. Piękny sygnał, 92. Na samej powierzchni od razu było słychać, że jest to na samej powierzchni. I teraz pytanie, co to jest za amoniak? Oby nie PRL tylko, ale... Ale to nie będzie PRL, to będzie Księstwo Warszawskie i to trojak, słuchajcie. Piękny strzał, piękny strzał. Mamy trojaka. Księstwo Warszawskie. No dawno nie było, a jak był, to bardzo złochane. A tutaj przynajmniej ten rewers jest naprawdę taki, no niczego sobie, nie? Super, naprawdę świetnie. Przy okazji znalezienia takiej monety warto poruszyć temat, jaką ona miała wartość dla ludzi 200 lat temu. Na początek jednak należy powiedzieć, że 1 zł w tamtych czasach składa się z 30 groszy, a nie 100 jak obecnie. Niewykwalifikowany robotnik zarabiał około złotówkę do blisko 2 zł za dzień pracy, więc około 30 do 50 groszy. Leśniczy mógł liczyć na 20 groszy dziennie, tyle samo zarabiali nauczyciele. Mniej zarabiał stróż nocny, który otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 11 groszy za cały dzień pracy. Jednak najlepiej będzie, jak przyrówna się to do cen. Na przykład półkilogramowy chleb kosztował 7 groszy.
Pół kilograma wieprzowiny to koszt od 25 do aż 90 groszy. Podobnie było w przypadku wołowiny, bo od 20 do 70 groszy za pół kilograma. Rozbieżność cen zapewne zależała od regionu i wielu innych czynników. A teraz łuseczka Mausera wyszła, proszę bardzo. Zbita łuseczka. Tutaj gdzieś jest płytki sygnał, bardzo ładny, 82-84. I bardzo płyciutko, więc bez kopania, sam pinpointer. Dobra, coś już tu widzi. Coś mi tu wypadło. Nie, mam! Jest monetka, słuchajcie. Jest druga monetka. Druga? Nie druga chyba. Trzecia albo czwarta już nawet. Nie wiem, nie liczę. W każdym razie mamy kolejną monetę i tym razem jest też oczywiście buratynka. Też jest buratynka. No ale fajnie, no na razie nowe pole dopisuję jak najbardziej. A chodzę tutaj jakieś 15 minut, także urobek bardzo fajny. Buratynka też niczego sobie. No i moi drodzy, udało mi się wykopać kolejną monetę. Tym razem jest, jak dobrze widzę, jedna, druga kopiejeczki. Także też bardzo, ale to bardzo fajnie. Super, kurczę, to pole naprawdę oddaje. Sporo fantów, a czas poszukiwań bardzo krótki. Więc co tutaj może być? Myślę, że dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy. A wy właśnie przed chwilą widzieliście z bliska. Ładny sygnał tutaj mamy. No i jest kółeczko. Jest kółeczko, słuchajcie. Takie nie za duże, nie za małe. I mamy międzywojnie, słuchajcie. Mamy międzywojenną monetkę. 20 groszy. Cynkowe, niestety. Niestety. Ale też fajnie. Powiem wam, że teraz mam chyba ciekawy element. Nie wiem, czy to jest zwykły wytopek miedzi, ale miedzi, nie ołowiu. No ma tutaj jakieś takie kształty, ale chyba jednak zwykły wytopek. Aczkolwiek, no, ciekawe, samo w sobie jest to ciekawe. Coś tutaj przebija maskowane. Sprawdźmy. No i słyszycie, od razu jest lepszy sygnał. Coś tutaj jest, tylko co? Pytanie właśnie co? No pewnie, jest monetka, mała miedziana, więc pewnie baratynka, ale monetka. Mocno, mocno maskowany kolor. Jejku, a co się z tą monetą wydarzyło? No jakaś taka zapurchluna cała. Kolejny dołek do kopania. Nie jest to głęboko, ale trzeba podkopać. No właśnie. 69, 71. Coś mam tutaj. Kurda, się zabłyszczało. Ojejku, kojarzę to. Na tym polu już to się zdarzało. Takie aluminiowe blaszki, może mi powiecie, co to było? Zobaczcie, no wygląda to bajerancko, nie? Prześlicznie, ale to na pewno na 1000000% nie jest i nigdy nie było żadnym srebrem. Wielkość, no ja wiem, 2 groszówki współczesnej, plus minus. Cieniutkie, ale aluminiowe. I totalnie gołe, nic na tym nie ma. No proszę, powiedzcie mi, co i od czego i po co na co. Kolejna drobinka. Tutaj gdzieś na samej powierzchni już wykopano oczywiście. Ołowiana kuleczka tym razem. I tutaj kolejny. A tutaj gwóźdź. Taki długi. Trzeba odkopać na bok. Tutaj dosyć wysoko, bił 80. No. Pięknie wykopane. Tutaj zobaczcie, takie pozaginane. No leży to na wierzchu, to sobie wyobraźcie, co jest w ziemi, nie? O, jest moneta. Teraz jest moneta, jest PRL. Dokładnie. Mamy PRL-ka 20 groszy.
Może rocznik pozdrowimy. Dawno nie wychodziły PRL-ki i dawno nikogo nie pozdrowiłem. Pozdrawiam wszystkich z rocznika 73. Kolejny sygnał. Stopek o łowiu, tylko i wyłącznie. Tu może być bardzo ciekawie. 90. To jest naprawdę wysoko. Dobra, widzę jakieś gółko. Niestety żelazny chyba. Co to jest w ogóle? To jakaś uszczelka. No mniejsza z tym, nic ciekawego. Coś drobnego tutaj mamy. A jak coś drobnego, to na przykład może być monetka, nie? Czekajcie, bo to jest bardzo malutkie. I w końcu udało mi się to znaleźć. Naprawdę, tutaj jeszcze jakieś żelazo jest i tak dalej. I mamy denarka, słuchajcie. Mamy denarka. Mamy denarka jagiellońskiego. Od razu widzę tutaj pięknego orzełka, piękną koronę z drugiej strony. Kurde, ale stan. Ale stan jest, kurde, bajeczka normalnie. Naprawdę bajka. Jan Olbracht najprawdopodobniej. Jan Olbracht z tego względu, że jest kółeczko pod koroną. No, tak by mi się wydawało. Piękny denarek, naprawdę taki stan, nie? Dalej tutaj walczę. Tym razem przechodzę po wszystkich granicach tego pola. Czyli tam, gdzie zazwyczaj najmniej akurat szukam. No i na razie mam kuleczkę owianą. No to teraz może razem. Oj, chyba jednak nic ciekawego nie będzie. Tak, to tylko ta blacha. No bo był ładny, wysoki sygnał, to mówię, kopnę z wami, ale... Tym razem tylko blacha. To jest pięknie wysoko. 84. No teraz już chyba blacha zwykła jakaś tam nie będzie. Leży to gdzieś tutaj w tej sypkiej ziemi. O, jest, jest, jest. Jest pieniądz. Jest pieniądz i mamy kolejną boratynkę. Dokładnie, zgadza się. Boratyneczka. A teraz ciekawe znalezisko. Długo, długo nic tak naprawdę nie wychodziło. Nie wiem, przez pół godziny ostatnio to kopnąłem może za dwa dołki. No tak też bywa. Natomiast teraz ewidentny mijak. Ale najważniejsze jest to, że udało się taką nabijeczkę wykopać. Taką ośmiokątną. Znaczy ośmiokątna to ona była, no teraz to jest połówka, wiadomo. W każdym razie, moi drodzy, no stare znalezisko i ciekawe. Szkoda, że nie całe, ale i tak fajnie. Zrobiło się już ciemno, ale... Raz po raz coś tam zadzwoni. Coś tam wykrywacz da głosu. Czekajcie, o tutaj trawy, kurde, wszystkiego. Hopsa. Dobra, tutaj coś mamy. Jeszcze nie bawmy w kopanie, pinpointer w ruch. Coś mam w ręce i czuję pieniądz. Jest pieniądz. Ledwo widzę, ale chyba widzę, że to nie jest boratynka. Tak mi się przynajmniej teraz zdaje. No nie, to boratynka nie będzie. Słuchajcie, mamy szeląg Gustawa Adolfa albo Krystyna Waza, ale... Chyba Krystyna raczej. W każdym razie, moi drodzy, mamy sreberko, no. Udało się jednak jakiegoś srebrnika też dzisiaj wykopać. Bajeransko, super, kurczę. Nawet taki niegłupi jak na te szelongi z tamtych lat. W sensie niebrzydki, no nie? Nawet, nie jest źle. Właśnie widzieliście to z bliska, więc możecie potwierdzić. Nie ma tragedii, super, kurczę. No dobrze, moi drodzy, więc widzimy teraz podsumowanie. Tu jeszcze urobek z poprzedniego wypadu.
ale skupimy się na tym, co jest po lewej stronie. Tak to się prezentuje. No to może od dołu. 20 groszy międzywojenne, tutaj jakiś kawałek ołowiu. 20 groszy PRL, Boratynka, guziczek zwykły, cywilny. Tutaj mamy ładnego trojaczka, księstwo warszawskie, kawałek klamerki. Boratyneczka nawet nie głupia, jedna, druga kopiejki. Tutaj mamy kawałek nabijki. Tutaj taki przedmiot, chyba wam go nawet nie nagrywałem, ale nie mam pojęcia, co to jest. Może wy macie jakiś pomysł? No i tutaj mamy trzy najlepsze fanty. Tak, denarek. Mówiłem wam na filmie, że to jest Jan Olbracht, ale to jest Kazimierz Jagiellończyk, także przepraszam za błąd. Gustawa Adolfa. Bardzo ładna moneta. Jak na te szelongi, to naprawdę się zachowała w pięknym stanie. I tego już wam nie nagrywałem na pewno, bo to wpadło na sam koniec wypadu, kiedy już było całkowicie ciemno. Grosz Zygmunta III wazy, proszę bardzo. O, troszeczkę taki obgryziony, ale ogólnie nie jest źle. Także myślę, że wypad zaliczony. Garstka ciekawostek na filmie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja kanału. Dzięki za oglądanie i do następnych odcinków.